Witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, ja bym taki w zasadzie chciał wysnuć taki hipotetyczny wniosek, wysnuć takie założenie w zasadzie, które i tak mimo wszystko nie mogłoby się dokonać. No ale wiecie Państwo, że po tych wyborach 15 października prezydent Duda powierzył misję stworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu. No, miała zostać zawiązana podobno jakaś tam koalicja. PiS-owcy liczyli na to, że uda im się jednak zawiązać sojusz z Konfederacją. Nawet gdyby tak było, to nie mieliby większości parlamentarnej, no bo PiS-owcy mieli, zdaje się, 194 mandaty, a Konfederacja jedynie 18. Ale załóżmy, że Konfederacja miałaby tych mandatów więcej i taki sojusz zostałby zawiązany. Ja mówię tylko hipotetycznie, bo Konfederaci nie zdecydowali się związać z PiS-owcami. Wippler podobno jest szpiegiem Kaczyńskiego. Ja nie wiem, czy tak jest, ale tam z prawej strony oczywiście Stasiu Michalkiewicz, korwiniści i te strony wszystkie spekulują, że jednak tak jest. Mentzen nie jest godny zaufania. Zwykły cwaniak. Zresztą Konfederacja bardzo dużo straciła już później, w szczególności po tym wyczynie Grzegorza Brauna w Sejmie, gdy przyjęli taką taktykę dystansu, żeby się tam z Braunem nie utożsamiać od razu za bardzo bezpośrednio, nie stanęli za kolegą z partii, w szczególności Mentzen oczywiście, który wcześniej wyrzucił jeszcze Korwina z partii, stając się w tej Nowej Nadziei tym dyktatorem. No ale mimo wszystko i tak Konfederacja ma tych polityków, powiedzmy, no Bosak jest najbardziej kompetentnym w tej chwili politykiem, ja tak uważam, no ale jest tylko wicemarszałkiem Sejmu, mimo że przewyższa Hołownię no 1000 razy tego błazna, tego przygłupa, prawda, ale ja tylko hipotetycznie zakładam, bo najbliżej jest Konfederacji do PiS-u. Tutaj ich najwięcej łączy spraw, ale z drugiej strony oczywiście Konfederacja nie chce tego socjalizmu, nie chce tego państwa z tą administracją wielkości po prostu, prawda, wielkiego miasta, bo tam przecież tych ministrów, tych urzędów to jest powołanych tam cała masa, więc Konfederaci nie chcieli się wiązać z PiS-em. Ale co by się stało, gdyby taka koalicja została zawiązana? Bo to jest bardzo hipotetycznie, jest to bardzo ciekawe pytanie. Drodzy Państwo, prawdopodobnie Konfederacja nigdy nie zdobędzie władzy w Polsce. Po 4 latach rządu tej koalicji obywatelskiej, prawda, z tą lewicą ogłupioną, to postęp tej głupoty w Polsce na lewo, tego neomarksizmu, to już będzie tak silny, że im nie uda się wejść na ten pułap takiego wizerunku, który dawałby im gwarancję powodzenia, bo ludzie się ich boją. Niektórzy im ufają oczywiście, ale ludzie się ich boją jednak. Nie są to ludzie aż tak przychylni Konfederacji, bo mówią, że to faszyści, tam kryje się za nimi coś niedobrego, ale gdyby tak się stało, że Konfederacja zawiązałaby ten sojusz z PiS-em, to moglibyśmy zobaczyć, no w zależności od tego, jaka by to była jeszcze koalicja, prawda, bo można spisać umowy wiążące, że dzięki koalicji Konfederacji z PiS-em Konfederacja nie straci, na przykład nie straciłaby tej swojej tożsamości partyjnej i projekty Konfederacji byłyby także realizowane, no wtedy straciłby PiS na ważności, no bo jego władza w ten czas, prawda, zostałaby zmniejszona, no a jednak ta Konfederacja to jest malutka partyjka, no bo tam jest tylko tych 18 posłów. Ale gdyby tak się stało, że ten sojusz zostałby zawiązany, to zobaczylibyśmy przynajmniej w pracy na stanowisku takim, prawda, ministerialnym, zobaczylibyśmy prawdopodobnie i Bosaka, zobaczylibyśmy prawdopodobnie i Mentzena, kto wie, kogo tam jeszcze byśmy zobaczyli. Zobaczylibyśmy ich w ogóle w pracy jako takiej, no bo przecież nie mamy także oglądu na temat tego, jak oni by tymi resortami kierowali. I teraz mówię, ja tutaj tylko i wyłącznie wybiegam sobie tak gdzieś luźno myślami, stawiam takie hipotezy, ja nawet spekuluję w pewnym stopniu, ale czy gdyby tak się stało, czy to nie byłoby lepsze, bo tu też pytanie do Państwa oczywiście, czy to nie byłoby lepsze dla Polski niż rządy? Ja wiem, że PiS-PO to jest jedno zło, to moje stanowisko w tej sprawie znacie, ja już nie muszę tego powtarzać, ale czy nie byłoby to lepsze stanowisko dla Polski niż rządy Koalicji Obywatelskiej? Bo zarówno przecież projekt CPK rozpoczął PiS. Konfederacja też żąda, domaga się realizacji tego projektu. Nie mamy elektrowni jądrowej. Taka elektrownia jądrowa w Polsce już dawno powinna
prawda, być, zostać stworzona. Słowacja ma elektrownię jądrową, to malutkie państweczko takie, oni mają, nieprawda. Nie byłyby zamykane kopalnie w Polsce, nie byłyby realizowane w takim stopniu interesy niemieckie przecież. Niszczenie polskiego przemysłu, no i tym samym wspieranie gospodarki niemieckiej. Ja mówię, i to są tylko luźne, absolutnie luźne tutaj stawiane takie hipotezy, co by się takiego stało, czy nie byłoby lepiej dla naszego kraju, bo ta sytuacja w tym kraju, w moim mniemaniu, rozchwianym od wielu, wielu lat, ona się nie zmieni. Tutaj nie ma co liczyć, że pojawi się na scenie politycznej jakaś partia, której uda się zapędzić w szary róg ten cały PiS i Platformę Obywatelską, czy Koalicję Obywatelską. To jest raczej niemożliwe, drodzy Państwo, więc ja bym na to nie liczył. Ja w ogóle postuluję stworzenie nowego, prawda, państwa, z nową konstytucją przede wszystkim i uważam, że to państwo powinno być kierowane jak firma z apolitycznym rządem, apolitycznym prezydentem, ale ten film znajdziecie Państwo na ekranach końcowych, gdzie opowiadam o tej idei. Więc jak Państwo sądzicie, w tej sytuacji, czy w tej chwili, gdyby doszło do takiego, do takiej, prawda, koegzystencji tych frakcji politycznych, czy to nie byłoby lepsze, czy może nawet Konfederacja, czy może nawet Konfederacji udałoby się w pewnym stopniu utemperować te dyktatorskie także zapędy pisowców. Dlaczego tak mówię? No dlatego, że PiS jak już władzę przejął, to on z nikim nie chciał rozmawiać zupełnie. No Tusk też z nikim nie chce rozmawiać. Przyszedł przed wyborami, polał wodę na lewo i na prawo, prawda? No obiecywał głupot, a teraz robi, co mu się podoba tak naprawdę. I z Kaczyńskim było podobnie. Ale jak wybory zostały i przegrane przez pisowców, nie mieli tej większości wymaganej w parlamencie, no to co się okazało? No to Mateusz wyszedł z propozycją, Mateusz Morawiecki, wielki, drugi wielki kłamczuszek, wyszedł z propozycją, że on się teraz będzie dzielił tą władzą, prawda? No i szukał z PSL-u na przykład jakichś tam ludzi. Jak mówię, no Konfederaci mieli 18 mandatów, PiS miał 194, no to byłoby tam, no brakowałoby tam jeszcze kilkunastu mandatów i tak, żeby było te 231 tej większości parlamentarnej. Ale drodzy Państwo, zastanówmy się teraz w tej sytuacji tragicznej, czy to nie byłoby rzeczywiście lepsze dla nas teraz, czy to nie byłoby lepsze, bo pisowcy też podpisywali Zielony Ład, ja to wszystko rozumiem. Czy Konfederacja oczywiście wskutek zawarcia takiego sojuszu straciłaby swój wizerunek tej partii takiej antysystemowej, ale jaki oni tam stolik chcą tak naprawdę wywrócić, stoliczek, o którym mówił gdzieś tam wcześniej Mentzen. No wielu już tam próbowało ten stoliczek wywracać, bo i Kukiz tam też próbował, prawda, i ten Jakubiak to był z Kukizem w tej partii, a tam wszyscy bardzo dużo gadają, bardzo dużo mówią, mają bardzo wiele do powiedzenia, potem się okazuje, że za wiele zrobić nie mogą, bo tam dziwne struktury jakiegoś lobby zawsze tam się po prostu pojawi. Bardzo możliwe, że gdyby taka koalicja się zawiązała, to Grzegorz Braun dostałby jakieś stanowisko, na przykład jakąś tekę tam ministra, być może kultury. No ciężko jest powiedzieć, jakby to wyglądało. Ja tylko teoretyzuję po prostu w tej chwili, nic więcej, bo tutaj nie ma co oczywiście mówić, że tam, prawda, teraz ja popieram PiS, bo ja wcale PiSu nie popieram, ja bym tych posłów wyrzucił w ogóle z tego Sejmu, bo oni tam nie są do niczego potrzebni. No do czego są potrzebni? Skoro większość z nich to są nie tylko patologiczni kłamcy, prawda, socjopaci, psychopaci, ale przede wszystkim złodzieje. Ale, drodzy Państwo, wskutek takiej działalności może, jak mówię hipotetycznie, zakładam i tak mi się zdaje coś, że byłaby to i tak... bylibyśmy w sytuacji i tak niekomfortowej, ale bylibyśmy w znacznie lepszej sytuacji, niż oczywiście jesteśmy teraz, gdy rządy ma po raz trzeci w Polsce Tusk. Bardzo możliwe, że Konfederacja by zawiązała taki sojusz, gdyby pozwolono jej wprowadzić system podatkowy, prawda, że ceny podatków poszłyby na dół. Bardzo możliwe, że wiele by się zmieniło w tej sytuacji, gdyby taki sojusz mógł być zawiązany. On oczywiście nie zostanie zawiązany i Konfederacja broni się jak może przed ewentualnym łączeniem jej z pisowcami, ale mówię, to jest tylko taka z mojej strony takie wysnułem po prostu luźne wnioski, dywagacje na ten temat, bo przyglądam się temu, co się dzieje w tym kraju i naprawdę jestem przerażony. Jeszcze nam tutaj tylko brakuje wojny. No oczywiście, że tej wojny nie będzie, nie wybuchnie wojna tutaj. No ale gdyby tak się stało, no to
drodzy Państwo. Teraz już Tusk podpisał jeszcze oczywiście zwierzchnictwo Unii Europejskiej nad prawem polskim, złamał w ten sposób zapisy konstytucyjne, dopuścił się zdrady dyplomatycznej. No i zastanawiam się, jak by to wyglądało, gdyby zawiązała się w tym kraju inna koalicja. No ale tego się, drodzy Państwo, nigdy nie dowiemy. Ale wy napiszcie, co byście sądzili o tym, czy taka ewentualność, gdyby ona wystąpiła, czy byłoby to korzystniejsze, nawet kosztem utraty przez Konfederację tego, prawda, bo oni też muszą dbać o ten wizerunek partyjny, że, prawda, nie, obiecywali, że nie zwiążą się z PiS-em ani z żadną inną partią, no to jak się z nikim nie zwiążą, to nigdy nie będą mieli w ogóle jakiej takiej grupy poparcia, żeby tam tych posłów, przynajmniej setka była w tym Sejmie. Więc ja mówię, piszcie, co wy o tym sądzicie. Czy byłoby to lepsze na przykład rozwiązanie, gdyby doszło do koalicji PiS-u z Konfederacją i na przykład jeszcze z jakimiś posłami z PSL-u? No bo tam dochodzi teraz do rozłamu przecież w Koalicji Obywatelskiej. Już nawet Sawicki tam oskarżał tego Bodnara, że mamy bodnaryzację prokuratury, że prokuratura znowu jest upolityczniona. Więc kto wie, drodzy Państwo, co by wówczas, albo jakby wówczas ta sytuacja tutaj w naszym kraju wyglądała. Teraz na pewno nie byłoby to, prawda, rozwiązanie najlepsze, najkorzystniejsze. No ale czy nie byłoby lepsze niż teraz? Z mojej strony to na dziś wszystko. Kłaniam się i pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.